Wideo jednoślad.pl napędza marka olejów motocyklowych Platinum Rider. Cześć! Dzisiaj nie ukrywam, że moje spotkanie z najnowszym Peugeot Speedfight nie należało do szczęśliwych. Pewnie też jesteście zaskoczeni. Deszcz w lecie, w Polsce, niemożliwe. Dlatego musiałem się przebrać i poczekać na lepsze warunki do jazdy, aby pokazać Wam z bliska nową generację tego kultowego skutera. No i teraz już za oknami dużo lepiej, zatem oficjalnie przedstawiam Wam Peugeot Speedfight 4. generacji w topowej wersji Pure. W tym malowaniu wygląda niesamowicie agresywnie. Te czerwone dodatki robią robotę, nie? Mi najbardziej podoba się spojrzenie. Ten sprzęt wygląda wyzywająco i słusznie. To w dużej mierze też zasługa tych soczewkowych lamp. Swoją drogą dają dużo światła po zmroku. Jednak wygląd to nie wszystko. Tutaj najważniejszy jest silnik. To dwusuwowa 50 oddychająca przez Snake'a, chłodzona cieczą, która generuje 5 koni. Jak to przekłada się na osiągi, szanowni państwo? Proszę bardzo, ważę 90 kg i bez problemu przekraczam 8 dych na godzinę. Jakby dać mu chwilę na dotarcie, to spokojnie myślę, że i 90 na godzinę jest w zasięgu możliwości speeda. Skrzynia CVT jest optymalnie zestrojona, choć oczywiście Peugeot jest dość podatny na tuning skrzyni. Bez problemu można pomyśleć o jeszcze bardziej sportowym wariatorze czy innych rolkach. Jednak nawet na serii ten sprzęt naprawdę wiele innych 50 zostawia daleko w tyle. Aha, pamiętajcie, żeby trzymać się od speeda z daleka. Ten skuter zatrzymuje się w miejscu. W tej wersji dostajecie dwie tarcze i przewody w oplocie. Czyli po prostu jest czym tutaj hamować. Speed to też ogromna zwrotność w mieście. Korki? Jakie korki? Nie ma szybszego sprzętu w tej sytuacji. Tam, gdzie większe motocykle mają problemy z przyciskaniem się, ja akurat zaczynam się dopiero rozpędzać. To dlatego, że bryła skutera jest kompaktowa i lekka. Peugeot na wadze wydmuchał 100 kg. Przy tym na pokładzie jest dość wygodnie. Mam 1,85 m i nie drtwieją mi ręce czy nogi. Tyłek też nie narzeka. No i a propos kanapy, tutaj w edycji Pure dostajecie prócz tych czerwonych przeszyć także specjalną sportową nakładkę na kanapę. Ta razem z tylnym stelażem prezentuje się wręcz zajebiście. I uspokoję Was, to jest demontowalne. Dwie śrubki i pojawia się dodatkowe miejsce dla, mam nadzieję, koleżanki. Z bajerów muszę Wam pokazać jeszcze poszycie podłogi wykonane z ryflowanej blachy. Do tego Peugeot wyposażyła Speedfighta w fajny bajer na kierownicy. Mam na myśli ten uchwyt na telefon. Co ważne, można go zdjąć jedną ręką. Pod tą klapką czai się też fajny dodatek. Mam na myśli port USB i miejsce na wyprowadzenie kabla. Żeby było jeszcze śmieszniej, drugie źródło prądu jest pod kanapą. I nigdy się nie spotkałem z 50, która miałaby zarówno gniazdo zapalniczki, jak i USB w komplecie. Skoro tu jesteśmy, to możecie zobaczyć schowek, do którego wejdzie niewielki Integral i w sumie też każdy jet. Tutaj również jest zbiornik na olej do mieszalnika. Wiem, że dzisiaj latam po tematach jak opętany, ale zapomniałem jeszcze o zawieszeniu w nowym Speedzie. I w sumie nikt tutaj się nie spodziewa niczego innego jak gazowego tyłu i upside downa na przodzie. Pytacie, jak to chodzi? No miękko nie jest, ale to wybitnie sportowa konstrukcja. To jakby kupić Porsche 911 i narzekać, że Mercedes jest bardziej komfortowy. Ten zawias tak ma pracować. Siła tłumienia ma być niemal wyczynowa. Wszystko dla pewności prowadzenia. Na koniec o wrażeniach jakościowych. O klasie sprzętu moim zdaniem świadczy elektroniczny kokpit. Wygląda jak na maszynę premium przystało. Niemniej dziwi mnie brak obrotomierza. Dobre wrażenia sprawia też kierownica i lusterka. Całość Peugeota poskładana jest na godnym francuskiej marki poziomie. Nie ma się do czego przyczepić. Maszyneria wygląda po prostu jak marzenie. No i w dzieciństwie jakbym dostał taki sprzęt, to najprawdopodobniej nie mógłbym zasnąć przez kolejny miesiąc, a rodziców nosiłbym na rękach. Oczywiście w wolnych chwilach pomiędzy wycieczkami. Tego i życzę każdemu, dla kogo taki Peugeot to szczyt marzeń. No i niestety pojawia się zła wiadomość, to są ceny. Speed startuje od 8700, a za tę wersję, którą właśnie teraz widzicie, trzeba zapłacić niecałe 10 tysięcy złotych. Jednak stosunek ceny do jakości i możliwości jest bardzo dobry. I to niech będzie puentą dzisiejszej prezentacji. Cześć! Wideo jednoślad.pl napędza marka olejów motocyklowych Platinum Rider.